Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki pożniwny, króciutki myślę vlog. Jak wozimy makaron od wuja. Od wujaszka, który brał od nas słomę. Mamy bliziutko, więc taki układ nam jak najbardziej pasuje. Wujkowi też. Grzesiu, jesteś w pracy, a my z twoim ojcem tutaj obornik wozimy. No i co? Żniwa u nas skończone. Skończyliśmy, dzisiaj mamy środę. Środę dzisiaj mamy. Skończyliśmy żniwować we wtorek tydzień temu. No ja przygotowuję dla Was w międzyczasie mały vlog z warsztatu. Znaczy w sumie tam to już jest taki dłuższy vlog. Taki warsztatowy, a co będę na nim robił, to zachowam w tajemnicy jak na razie. Natomiast będzie myślę ciekawy, bo to związane podrygi z rolnictwem. Więc myślę, że Wam się spodoba. No a dzisiaj jak na dzień dzisiejszy słomę mamy z pulu przemkniętą. Ja jeszcze pomału, bo się błoto wywala na ulicę, a chcemy tego uniknąć, żeby się nikt na nas nie denerwował. Już mi się wyłączyło, ale jesteśmy już na polu i możemy ruszać. Zostało nam może z 5 zarzutników. Tutaj mamy 2 hektary po pszenicy o zimej. I to był brany kwalifikat z KWS-u, odmiana Emil, pszenica. No i trochę mieliśmy mało miłą niespodziankę, ponieważ owa pszenica była zanieczyszczona i to dosyć mocno żytem. Ale jak napisałem post na Facebooku, to się okazało, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są pokrzywdzeni. Ale były oględziny pola, przyjechali, no i jako że płaciłem, poszła podobno jedna tylko partia, jakiś jeden samochód, jeden tir. I było dlatego dużo rolników i teraz po oględzinach pola wszędzie stwierdzili, że jest to samo u części rolników, więc tym poszkodowanym za duże zanieczyszczenia. Norma według Fiorinu to jest 2 rośliny obce na 10 metrów kwadratowych. A u nas było znacznie więcej, więc za połowę ceny teraz mają nam dawać tą samą odmianę, tylko że czystą, na jesieni, w tej samej ilości oczywiście. No i jak ja kupowałem po 2200 brutto za tonę, tak teraz będę miał za 1100, więc myślę, że KWS jako tak potężna firma bardzo dobrze się zachował, jednak z drugiej strony oni nie mogą sobie pozwolić na utratę klienta, więc jest bardzo dobrze, że się zachowali jak się zachowali. No bo wiadomo, bierze się kwalifikat sobie na rozsiew, sobie się bierze. No a na chwilę obecną no mam drugą odmianę, to już będzie drugi rozsiew, drugi po kwalifikacie.
Ale mi to się wydaje, że jeszcze Fiorin tutaj może trochę zawinił, nie mam pojęcia, że pozwolił w ogóle taki kwalifikat puścić w obieg. No ale nie mi to oceniać, ważne, że przyznali rolnikom rację i się poprawią. To jest najważniejsze. No i ojculek ładuje. Ojculek ładuje. Trochę mamy tutaj... Ujaszek ma tutaj trochę słaby podjazd, tym bardziej się wczoraj padało. Ale mi to się wydaje, że jeszcze Fiorin tutaj może trochę zawinił, nie mam pojęcia, że pozwolił w ogóle taki kwalifikat puścić w obieg. No ale nie mi to oceniać, ważne, że przyznali rolnikom rację i się poprawią. To jest najważniejsze. No i ojculek ładuje. Ojculek ładuje. Trochę mamy tutaj... Ujaszek ma tutaj trochę słaby podjazd, tym bardziej się wczoraj padało. No ale do ogarnięcia, jak to się mówi. No i dobra. Ojczulo mi ładuje. Ja się chyba będę pomału żegnał, bo zostały nam może ze dwa rozrzutniki. Trzymajcie się ciepło i na razie, cześć.